Wakacje trwają, pogoda dopisuje, więc coraz więcej osób czas wolny spędza nad wodą. Jelczański Staw to jedyny otwarty akwen wodny w powiecie oławskim, dostępny dla mieszkańców. W upalne dni plaża wypełnia się po brzegi, podczas wypoczynku warto jednak pamiętać o bezpieczeństwie. Dlatego też w ramach ogólnopolskiej akcji Bezpieczny Wypoczynek nad Wodą pokazową akcję ratowniczą przeprowadzili strażacy oraz ratownicy wodni i medyczni. Pozoracja polega na tym, że w kajaku płyną osoby odpowiedzialne, zabezpieczone w kapoki, natomiast rowerkiem wodnym płyną osoby, które kapoki ściągnęły i spożywały alkohol i nieodpowiedzialność doprowadziła do zderzenia dwóch tych jednostek pływających, w wyniku czego osoby poniosły jakby straty w swoim zdrowiu. I choć to tylko ćwiczenia, to scenariusz jest z życia wzięty. Woda przyciąga osoby spożywające alkohol. Miejmy świadomość tym, że alkohol zawsze upośledza nasz tutaj układ nerwowy, opóźnia reakcję, co właśnie skutkuje takimi różnymi zdarzeniami na wodzie, ale i też na plażach. Trzeba powiedzieć, że ponad 500 osób rocznie ginie ze względu na utonięcia. Na terenie województwa dolnośląskiego mamy już w tym roku 14 takich przypadków. W skali całego kraju to jest ponad setka osób, które już utonęły, a sezon tak naprawdę dopiero się rozpoczął. Statystyki pokazują, że najczęściej giną osoby dorosłe. To tutaj brawura, często też alkohol powodują, że to dorośli giną i zbyt późno udzielana jest im pomoc. To była bardzo cenna lekcja dla dzieci. Można zdobyć wiedzę o różnych rzeczach. Ta wiedza może pomóc, że jak być bezpiecznym na wakacjach nad wodą, bym mógł pomóc i też bym mógł ostrzec go, żeby tak daleko nie wchodził. Możemy się nauczyć, jak komuś pomóc, jak zawiadomić straż. Może się pomóc w sytuacjach, kiedy jesteśmy sami na plaży, kiedy ktoś komuś staje się krzywda. Kąpielisko jest strzeżone, jednak warto być czujnym. Służba ratownicza jest codziennie od godziny 10 do 18 w ilości 2 ratowników, weekendy również w tych samych godzinach w ilości 3 ratowników. Staw z pewnością będzie przyciągał jeszcze większą liczbę osób, bowiem pływalnia miejska w Jelczu-Laskowicach ma przerwę technologiczną od 17 lipca do 27 sierpnia. Dlatego podczas wypoczynku nad wodą pamiętajmy również o bezpieczeństwie.